Mariusz Bugała i Nikola Bugała, czyli córka, wylatali tytuł 4. miejsce w Polsce GMP. Mariusz z Nikolą, brat z córką, będą odbierali puchar za 4. miejsce. A ja będę ze szpachelką. A ty będziesz ze szpachelką i gratulował. Tak jest, oczywiście. No co w rodzinie, to nie zginę. Wiktor, mnie do końca obraziłeś, bo ja jeszcze na model loty jestem 13. przodownik A kategorii. Na pudle w okręgu, w regionie. Już ze swojego nazwiska. Bugała Piotr. I mogę powiedzieć 40. Na młode. Na młode. I 48. bodajże w A kategorii w Polsce. Brakło szczęścia ten ostatni lot, ale to tam winny się tłumaczy. Może coś z drugiej beczki odniosę się do Tomka, bo czekałem na film, no powiedział A, no nie powiedział B, myślałem, że się odniesie. Czy mam żale? No nie mam żale, ja tam myślę, rzucili się hodowcy, nie Tomek, to jest moje zdanie. Bo niektórzy hodowcy się klepią, drinka piją, a jadem plują, ale nie tędy, czy ja mam do nich pretensje? Żadne. Co mogę powiedzieć? Bo tam mówią, że to wiedziałem. Ja o niczym nie wiedziałem. Dawniej dwie kontrole ja miałem. Może inaczej. Chodzi tutaj teraz o kwestię kontroli antydopingowej. Tak jest. Czy ja to dawniej robili po locie. Miałem w 11 roku, w 18 roku. Bugała Piotr kontrolę. Oczywiście negatywne. Miałem w tym roku brat miał w dniu wkładania maraton. Kiepsko, bo to z wiatrem był w lot, to z wiatrem to wiadomo. Co nawet jak rozmawialiśmy, to ty bardziej takie coś popierasz, bo przed wkładaniem jest jeszcze większa pewność. Pewność, bo jeżeli hodowca coś poda, no to wiadomo, no to gołąb idzie przez żołądek i do pęcherza moczowego. Dokładnie. I raczej... To ja jeszcze mam pytanie, bo może jako może mniej doświadczony hodowca, ale do kałuk gołąb. Tak, ty jesteś osobą, która no ma dużą wiedzę na temat jakby organizmu gołębia pod kątem jego budowy i tego, jak to może u gołębia się przekładać. Czy faktycznie, Piotrek, gołębiom można coś podać? Ja myślę, ja by podać. No w Stanach mają taki lot prestiżowy Windy City. No i tam jednym lotem idzie, no... Bodajże rok temu dwóch hodowców, pierwszy i drugi, nie dostali, bo coś tam wykryli, no nie? Jednym lotem, prestiżowym lotem, narodowym lotem idzie. Ale jeżeli u nas 13 lotów gołąb i ty byś mu podawał 13 lotów i u mnie na przykład gołębie porobiły po 60-70 konkursów, to myślę, tą wątrobę by go posiekało o cznery. To jest moje zdanie. Co mogę się jeszcze odnieść, no, bo każdy mówi, a czemu z kału, bo z moczu, a czemu nie ze krwi albo coś. Koledzy, jeżeli FCI przewiduje z kału, to się robi z kału. Jak będzie z krwi, pisze się pierwszy. Jak będzie z nosa, też się pisze pierwszy. Ale sportowcy mają z moczu. Z moczu. A gołąb wydala mocz przez kału. Tak jest, do kału leje jakby, no. I tak to wygląda. Czy ja mam tą pretensję? Nie mam. Czy do Tomka? I no jedno mnie do niego, że mógł nagrać film, odnieść się tyle, no. I tu Wiktor poddepnie pod to. I tak to wygląda. To jest hodowcy, tak celem tylko wytłumaczenia, raport z badania antydopingowego, gdzie rozumiemy, że jest to negatywne. Oczywiście. Może, no i tyle. W tym roku no. Takie kontrole antydopingowe były przeprowadzone w dwóch hodowlach. Jedna to była twoja, czyli Mariusz Bugała i Nikola. I dwa tygodnie wcześniej u Mędrysy. I mogę i ta sama kontrola była też u Mędrysy. U Mędrysy i coś mogę się powiedzieć. No to jeżeli będzie, czy są takie kontrole, to oczywiście potrzebne, no wiadomo, no ale ja tam mówię, ci najbardziej hodowcy takie, no. Co lecą, mówię, lot w lot, no to nie, tam nie wierzę, jakby coś tam może to nieświadomy albo coś z jakichś środków. Dokładnie. Piotrek, wracając już do tematu sezonu. 2023, to jaki to był sezon?
Ja to mogę, no udany, no dla mnie, a jeszcze coś mogę powiedzieć. Ostatni lot Bradma 137 do A. Ostatni lot 300 jest. Brad zbija na 67. Ja mam 100, ani jeden nie powtórzył, bo część gołębi się rozerwała, część została, bo by mogło być, ale to jest gadanie, co by było tego. Udany sezon, szczególnie na tamtym. Myślę, że w tym roku tu na tej posesji będę chciał pokazać. A czy to się uda, no to zobaczymy, no co będę gadanie. W międzyczasie warto zwrócić uwagę, że tutaj na tej posesji ty zakupiłeś dom, który będzie w trakcie remontu. Więc też może przez to, że będziesz tutaj na miejscu, może trochę więcej będziesz miał czasu. Czasu tam mniej gołębi, brat na drugi rok, no 40 wystarczy. Myślę 10 rocznych, 30 starych też starczy. No to są te zabawki, co robotę robili w tym roku. I to będą 5-letnie gołębie niektóre. A wiem, że to tak zabrzmi takim typowo marketingiem teraz, ale... W jakim stopniu przyczyniły się produkty Bugała Jet do tego sukcesu? Bo pamiętajmy, że ty te produkty, jeszcze zanim nie wyszły na rynek, stosowałeś od 2000, no mniej więcej 10 roku już. Ja stosowałem później tego, ja non stop robię to samo i się powtarzam. Bo najgorzej, jak koledzy weźmiecie Kowalskiego i Czyńskiego, nie będę kogoś pokazywał, a on co roku co innego gada, no to coś nie tak jest. Albo tego. Ja to samo się powtarzam. W tym roku dwa produkty nowe. Zobaczymy, będziemy na wystawie ogólnopolskiej. Wtedy pokaż. Witamina Perfect, stężenie. Bardzo mocne. Jedna z lepszych na rynku. I będzie F16, magnez i żelazo i jod. Przepraszam. Dokładnie, to jest produkt hodowcy, który będzie miał taką dopisaną z dopiskiem informację naturalny doping, no. Ale chodzi tylko o to, że jest to produkt, który ma powodować rozbudowę czerwonych krwinek. Że serce bardziej pompuje krew. Dokładnie. Piotrek, właśnie... Jeszcze coś muszę się pochwalić, jeszcze coś jednym, bo wiadomo, byłem w Stanach, to mój kolega Artur Kożuszko trzeci raz na modę wygrał przez 50 lat w klubie w Chicago. Nie było takiego hodowcy, żeby trzy razy pod rząd wygrał. I był tak, w klubie, w kombajnie był to tak jakby rejon, pierwszy, drugi i drugi. No to rewelacja, też ja mam ze swoich gołębi, nie mówię, że wszystkie tam moje, ale część gołębi poszło do Artura, nie wszystkie się sprawdziły, ale część się sprawdziły. Znaczy, wiem, że poszła Marciszewska, wiem, że tam poszedł pedał. No rewelacja to, trzeci gołąb Ameryki, dwa lata temu to z pedała. Coś miałem jeszcze powiedzieć, co mogę, pozdrowić wszystkich. Z Marciszewskiej. I z pedała. A i z pedała? Tak. Druga sprawa, co mogę pozdrowić kolegi wszystkich, Kożuszko, Patryka, prezesa, Jerego, Bogdana, Hajdugę. No i tyle, no. Pozdrawiam wszystkich. Dokładnie. Dobry lot. Wracając do tematu, jeszcze jeden, najważniejszy, Piotrek. Loty, które odbywały się w tym sezonie, to jak je oceniasz? To były loty trudne, ciężkie, wywoziłeś na treningi często, ładowałeś gołębią akumulatory poprzez produkty, jak to wyglądało? Ja to mówię, dwa tygodnie przez produkty ładowałem, czy tu, czy tam, wywoziłem na treningi, były loty 6 czy 7 lotów pod wiatr. Te starsze gołębie u brata to szalały tam, no, brat mi nieraz dzwonił, to, ale wiadomo, to nie są też automaty. Też już ostatni lot 300 to tak było, że ja miał 12, brat gołębia nie miał, ale też no nie ma się coś, gołąb to nie automat, ale tam gołębie 13, 12 to rewelacja, no. Nie wiem ile tam lotników, w dziesiątce 6 czy 7 no, w oddziele, no super sezon. Koledzy, co to jest CarboJet? To jest, jak to mówię, czarne złoto, czysta energia. Jeżeli ktoś to raz spróbował, myślę jak gołąb, latał pół godziny na treningu, po tych godzinę lata więcej. Coś może powiem o podawaniu tego środka. Na te krótsze loty albo coś, no to ja łyżkę płaską daję. Ale jeżeli jest na przykład 500, 700, upał pod wiatr, łyżka czubata idzie, wtorek, czwartek. Jeżeli jest, wiadomo, maratony są, to daję czubatą wtorek,
rano i na wieczór, a czemu? Bo już w czwartek sadzimy gołębie. I w ten sposób. Na maratony zawsze czubatom daję, bo dwa dni gołębie są w kabinie. Żeby tą energię miał w sobie. I to jest super rzecz. Jeżeli ktoś raz spróbuje, na pewno będzie chciał jeszcze raz. Ty CarboJet podajesz za pośrednictwem Miszungu. Tak jest. Wtorek, czwartek. Jak zaczynam, mówię, treningi dwa tygodnie wpajam, żeby to we krew weszło. Produkt, który na pewno jest bardzo mocny i osoby, które go stosują, warto, żeby uważały pod kątem proporcji, bo to co... Wiadomo, z wiatrem, no to niech, no ja daję też z wiatrem, no ale na przykład łyżka od cukru, no bo to przegrzeją gołębie niesamowicie, no. Czysta energia, jak ja to mówię, czarne złoto. No i też hodowcy, ostatnia informacja. Warto zaznaczyć, że trzeba to dawać mniej więcej dwa tygodnie przed sezonem, bo to nie działa z dnia na dzień. Chyba, że ktoś trenuje trzy tygodnie wcześniej, no to trzy tygodnie przed wywózkami trzeba to podać. No. Polecam. Zaprezentuję najlepsze gołębie Bugała, Mariusz i Nikola. Ja w ręce, co teraz trzymam, DV234, 19 rok. Jest to prezent od braci Makoś. Jest to najlepszy lotnik rejonu, około 20 tysięcy. Drugi lotnik okręgu. I w standardzie jeszcze dostał pierwszą nagrodę. Przepiękny gołąb, centkowany. Wywodzi się ze Świdę i z Hurikana. 51. Kapitalny gołąb. Najlepszy gołąb całego rejonu. 396 hodowców. Między samicami i samcami najlepszy gołąb. Ino zrobił w tym roku 13 na 13. Kapitalny gołąb. Prezentuję drugiego gołębia o numerze 5001. Jest to samica. Myślę, że matka jest jedna teraz z lepszych samic rozpłodowych u mnie. A żeby ciekawostką była, ta samica w tym roku zrobiła 13 na 13. 13 na 13 jest trzecim lotnikiem okręgu Katowic w H kategorii, jedzie na ogólnopolską, jest drugim lotnikiem oddziału, najlepszą samicą oddziału i trzecią samicą rejonu. Matka się wywodzi z najlepszych gołębi Hurikanów od Jarka Grzankowskiego. To jest petarda, to jest no, czysta po matce Hurikanka, brat 34 nałożony na 51. Co mogę powiedzieć, po tej samej matce będzie na aukcji gołąb. Po tej samej, pół brat tej samicy. I jeszcze zaznaczam, lotowany. Tam będzie na rodowodzie cztery konkursy szpicowe ma na oddział. Kapitalny gołąb. A to co było powodem, że takiego gołębia dajesz na aukcję? Co byłem, że Wiktor się spóźnił. Nie, że spóźnił, tu. Zabiegany mnie nie było. Na top de top nie. Aukcja to będzie dwa gołąbki. Myślę, że z pochodzenia unikat. Bo jeszcze... Po matce partner naparowany był 13,60. Pięć dzieci było po 13,60. Byłem u tatka pałki. Wtedy dwa gołąbki wyciągnął. Pięć dzieci no, chował po 19-latku. Jeden prezent mi dał. I to będzie parowanie Hurikan Grzankowski razy syn 13,60. A to jest półsiostra tego gołębia. Kapital 13 na 13. Druga samica oddziału, trzecia samica rejonu, trzeci lotnik kategorii H jedzie na ogólnopolską. Kapitalny gołąb, no. Petarda, no. Mówię, jedna z najlepszych teraz samic rozpłodowych u mnie od Jarka Grzankowskiego. Prezentuję gołębia unikata. Szkoda, że na pierwszy konkurs nie poszła, bo może by było blisko pudła i olimpiady, ale trudno. Prezentuję gołąbka 4,639. W tamtym roku w D kategorii by była pierwsza, bo pierwszy miał 40, ona ma 32 w Polsce. W tym roku koło dychy Polski będzie w tym roku, no bo w tym roku widziałem te wyniki niektórzy. 12 razy w koszu, 12 konkursów. Z pierwszego lotu nie dałem ją, bo z jajkiem była. To jest mniejszy gołąbek, no ale jeden z najszybszych tu gołębi na tej hodowli Bugała, Mariusz i Nikola, no. Na drugi rok jak wytrzyma, to postaram się, jak wytrzyma na młodego jednego na pigu Bóg. Może z wiosną to wytrzyma, jak on jaszczą nie drapnie. Mówię, to jest kapitalny, ja mogę tak powiedzieć. Matka tej samicy jest od marców,
a Marcy mętle kupili, brązowy medal w maratonie za 100 zł, od Marców też. To widocznie, no ja miałem szczęście, że u Marca, że taki gołąb też wyszedł po jej samicy, a mętle też, że za 100 zł olimpijczyka kupili. No. Kapitalny, przeszybka, z 860 supermaratonów w tamtym roku, druga w strefie, z upału pod wiatr. Kapitalny gołąb, przeszybki, niesamowity. No. Skrzydełko, jedzie oczywiście na ogólnopolską. No i druga w ogóle. Konficem w DK kategorii 32. Szkoda, że mówię na pierwszy lot, bo by zwaliła 9 konficent może i no, ale tak to bywa. No. Prezentuję czwartego gołębia 4621. Też 13 konkursów w tym roku. Kapitalna samica. Z jednej strony z Jaruszowca, z drugiej strony z mojej gołębi. Co mogę powiedzieć? Trzeci lotnik okręgu Katowice. Za 2 lata 10600 przeleciane, jedzie na ogólnopolską. Też robotę w tym roku robiła, 13 konkursów kapitalne, bodajże 4 czy 5 brat miał z 13 w tym roku. Coś mogę jeszcze dodać od siebie. Koledzy, zobaczcie, ekrany są blisko gołębników. Zobaczymy, dobrze, że te pasy pozakładali. I może, żeby gołębie nie wderzyli, może ostatni rok będę lotował na tutaj u brata. Co mogę powiedzieć, jak Wiktor by skierował tam żółty dom, tam były kiedyś moje stare gołębniki, to ino wspomnienia na filmie. Dokładnie, tam pod tym żółtym budynkiem pamiętamy jeszcze, jak wszystkie te reportaże, które nagrywaliśmy, to było w tamtym miejscu, no a teraz leci tutaj ta droga. Remont zrobiony, bo kiedyś mówi jeden, że tynki obleciane, teraz już jest pomalowany, zrobiony ten dom. Mniejsza z tym, no. Ale mówię, koledzy, no, no. Nie jest ci, Piotrek, przykro? Przykro jest, no, ale siła wyższa. Ja tam dzierżawił, no, no, 20 lat, z tego tam 10 lat czy 11 lat sukcesów, no. Z tamtej posesji, to wiesz, 20 lat lotowania, no. Szkoda, ale na filmie jest przynajmniej to. Wspomnienia będą, no. No wszystkie takie najważniejsze sukcesy to były z tamtej posesji. No najważniejsze to, no ale myślałem, że już nie będzie, a tu ryb. Z drugiej strony posesji. Tak, z drugiej strony posesji. Jeszcze brat, tej drogi tam w środku nie było, no to się siedzieli i patrzyli na gołębie. No. Jedynie myślę, że te ekrany, no myślę, te gołębie zostają, tu no, chyba nie zgłupieją przez ekrany. No. Boję się, żeby przy wietrze nie wderzył jakiś. A mówię tam, gołębniki może nie są pałace, gołębie górna półka i hodowca z najwyższej półki, to jest najważniejsze, no. Wie co zrobić, co podać, myślę i będą efekty, no. Sezon 2023 to Piotrek jaki? Bo wiem, że na podstawie list twój brat Mariusz Bugała i twoja córka Nikola Bugała wylatali tytuł pierwszego przodownika Polski, czyli czwarte miejsce w Polsce. No ale czy to jest ten team rodzinny, czy raczej ty się tam podpinasz? Jak to wygląda? Bo... No z karmieniem, z robotą, to ja się podpinam w 90%, o to chodzi. Brat, jak trzeba, mnie nie ma, też wie co robi, wie co ja robię, o, w ten sposób. Co mogę, wywódzkę, a w niedzielę to brata na ja 400 metrów, to go słyszę jak woła nawet, no. Choć tu gołębi nie trzeba wołać, bo one są już przyzwyczajone, te stare gołębie. W tym roku nie miały żadnego rocznego, 58 gołębi. Bo ja tylko chcę dodać, że te gołębie, które znajdują się nawet za tym oknem, co hodowcy widzą za pucharami, bo tam jest gołębnik, to jest gołębnik, który został przeniesiony z tymi takimi starymi gołębiami, z tymi, które tam kiedyś uczestniczyły w lotach jeszcze na starym. U Nikoli szczególnie, Nikoli, tam, tak. No u brata też tu byli gołębie. I w ten sposób, co mogę powiedzieć o gołębiach, no, może około 70% z 13 lotów wylecieli, taki wynik, co może jeszcze, no jakby w lotnika, w hodowcy, szkoda, że nie prenumeruję, to myślę koło pudła na pewno by byli, bo tam 13, 12, 11, no super latały te gołębie, powtarzały. Akurat te początki były no super, bo to były loty wymagające, 6-7 lotów pod wiatr. I no maratony były z wiatrem, no ale jakoś się udało, bo w tej siódemce do GMP, a brat tam chyba włożył ze 30, nie pamiętam dokładnie, w tej siódemce ta piątka siadła do GMP, no z wiatrem, no, no jakby była, to może by piątka była w dysze w oddziele, no ale to jakby.
gadajmy, no trochę niesmaczony jestem, bo tak, drugie miejsce przegrane tam chyba 0,48. Przepraszam, trzecie miejsce 0,48, drugie miejsce 0,88. Wszystko setnymi, no to Jaszczur miał pogonić jednego gołębia i by było pudło. No, no, ale ktoś musi być pierwszy, ktoś ostatni, ja tego zdania. Nie jeden by sobie w ciemno, no nawet Tomek mówi, a czwarte miejsce Czaplin mówi, ja bym sobie w ciemno takie coś marzył. No ale wiadomo, wszystko, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ale jeszcze mówmy, Bogała Mariusz Nikola jeszcze jest 11, 8 przodownik w kategorii A w Polsce. I co tam jeszcze? Nawet moja drużyna Bogała Piotr chyba 48 przodownik w A kategorii i nawet mi się w A kategorii w młodych udało 13 przodownik polski w kategorii młodych. Nawet mi się udało też zrobić. Co mogę powiedzieć? Najlepsze co w tym roku tu brata chodziły gołębie to z Hurikana. No. Mogę powiedzieć najlepszy gołąb rejonu, około tam 20 tysięcy, 395 hodowców. Najlepszy gołąb rejonu to jest między samicami i samcami, to jest od kolegów braci Makoś. Jest DV tam i druga samica. Dwa super leciały, jedna samica ma bodajże 3 w B i 4 w A, albo odwrotnie. To mogę powiedzieć, oni nie lotują gołębiami, bo podpisali coś ze sąsiadami, tylko rozpód. I te gołębie akurat w tym roku zrobiły robotę. No, szkoda, że ta jedna samica nie zatypowałem. Typowałem ją non-stop do mistrzostwa. Non-stop w szpicy siadała w dziesiątce w oddziele. Ja bym ją zatypował, to brat jest mistrzem na trzy kraje. No, a czemu nie zatypowałeś? Bo się spóźniła akurat na wieczór, przyszła taki wybitny gołąb. I za tydzień no, mam, tam było u brata, tak mogę powiedzieć, na 50 gołębi 8 tak było. 10 wybitnych, 5 dobrych, a reszty tam ze 30-40% to szało, no jak tam z wiatrem muchły to konkursy robiły, no. Ale no z 15 to takich, no co mogłem typować, je zamienić. Oczywiście pójdziemy przed gołębnik i te gołębie też pokażemy. Te 3-2, no tak, pokażemy. Mieli możliwość obejrzenia, ale Piotrek, z takiego własnego doświadczenia, bo już miałeś możliwość zdobycia tytułu mistrza Polski, zresztą no, koło ciebie są akurat mistrza, dwa wicemistrza. Wicemistrza, bo moją szarfę akurat wydała do tego na święta, do prania. Mistrza, bodajże pierwszy, drugi, czwarty, no. Jak do takich sukcesów się dochodzi? Ja mogę powiedzieć, że ja od 2010 jak w oddziele Zabrze lotowałem, nie wiem ile, bo mogę palnąć głupotę albo coś. Pierazy tandem powiem Bogała, bo w tym roku brat 3 razy mistrza regionu zrobił trzeciego. No nie wiem, przez te 12 lat, czy nie wiem, czy jakbym to policzył, nie chcę, ale ze 20 razy mistrz regionu trzeciego. Nie wiem, czy ktoś w Polsce je nawet. Nie wiem, czy nawet Mędrysa Paweł, czy był tyle. A wiadomo, nie chcę mi się, bo to bym policzył, no mówię około, bo zaraz będę za tego, ale na pewno, nieraz byłem chyba 4-5 razy mistrzem regionu, nieraz na dwa zespoły, no to brat stawał, ja stawał, no w ten sposób. No to przez tyle lat sukcesy. Od 10 się zaczęło w Zabrzu i od tej pory no non stop coś się udaje ugrać, no nie powiem. Zaraz przejdziemy do tematu związanego z kwestią tego, jak od stycznia do kwietnia ty przygotowujesz gołębie, ale ja chciałbym ci zadać pytanie, które mi się wydaje, ale nie jestem pewny, już na jednym z filmów padło. Jak wyszła inicjatywa produktów marki Bogała Jet? Bo 2020 rok to był taki początek, kiedy marka Bogała Jet zaczęła się pojawiać na rynku. Ale ty powiedziałeś teraz bardzo istotne słowa, że w 10 roku, od tego 10 roku twoje sukcesy zaczęły się pojawiać bardzo duże. I czy byłbyś w stanie powiedzieć teraz hodowcom, jak to wyglądało już od tego 10 roku, bo wtedy tych produktów nie było, ale jakby na tych substancjach, które w produktach są, ty cały czas od 10 roku lecisz. Robię wyniki, czy to prangę, czy to drapa, no jeżeli ktoś robi wyniki, a chce też na rynek wejść, no to wynikami, to jest właśnie poparte to wynikami też. Najważniejsze, no jeżeli ktoś mi zaufał, a mam dużo mistrzów, nawet w tym roku Jacques, Olek też, czy Marchewa, czy no niektórych bym nie zaufał. Wiadomo, chciałoby się, żeby byli na pudle w Polsce, przyjdzie to czas. Mnie cieszy też fakt, bo Tomek Czapliński wylatał w tamtym roku mistrza we wszystkich kategoriach na młode i w tym roku znowu.
na młode, we wszystkich kategoriach jest mistrzem. A Tomek na filmie powiedział, to było na filmie nagrane u mnie, że w dużym stopniu, bardzo dużym stopniu zawdzięcza też ten sukces i wynik właśnie marce Bugała Jet. Ja mogę powiedzieć, Michał, znamy się z Michałem, nie wiem, już z 15 lat, Pawul. No dużo by tak wymieniać albo coś. Wiadomo, brakuje coś, żeby jeszcze na pudle w Polsce byli. No ja mogę powiedzieć, zawdzięczam też Szczuce Karmieniu, to nauczyciela dobrego miałem, Tadeusza Pałkę, pozdrawiam go. No jakby nie było, to Tadek miał ucznia, drugi w Polsce, bodajże chyba w tamtym roku Wa, w tym roku Rostek, trzeci w Polsce, w tym roku Bogała Mariusz i Nikola z dopiskiem Piotr dopisany, no to też no czołowa, no to trzech jakby wychował, trzech mistrzów Polski, o. Dokładnie, a wracając do tematu, bo tu odskoczyłeś mi trochę, ja dlatego chciałem zapytać o to, bo w 2010 roku zaczęły się pojawiać twoje pierwsze sukcesy i ty suplementy, które dotychczas stosowałeś, to były suplementy, które, no nie ukrywajmy, kupowałeś kiedyś dla sportowców. Dla sportowców. I na podstawie tych składników, po latach, zacząłeś te suplementy gdzieś odstępować swoim znajomym. Ale z punktu później prawnego, z punktu urzędu skarbowego, trzeba było stworzyć coś, co gdzieś można było zlegalizować, tak? Ja mogę tak powiedzieć, że z domu nic nie sprzedaję, bo jak dużo telefonów, to Piotrek, to ja z domu w ogóle żadnych środków nie sprzedaję. Są na sklepach, są u Wiktora albo coś, telefony są w sklepach, są w Europie, w Polsce. Z domu nie sprzedaję, bo to różnie zawsze cię kolega klepie, a różne wizyty mogę mieć. Przez to nie sprzedaję. Z taką inicjatywą mówię, jak to robić, to już na legalu. Firma robi wszystko, mówię, żeby to było wszystko legalnie i kompetentny, te wszystkie zioła, to wszystko przez moje, mam telefon z firmą, wszystko podaję, wszystko testuję, tak, na przykład witaminę, wszystko. Bo teraz właśnie witamina wyjdzie na rynek, na witamina, witamin Jet i jod żelazo, F16. I za to to na rynek. I kto miał program ode mnie lotowy, i na filmach, co my pokazywali, no to jakieś sukcesy. Mnie to cieszy, nie zaraz mistrza Polski, mistrzów okręgu już mam to. Do mistrza Polski przyjdzie czas, no ja też musiałem do mistrza Polski z 10 lat, 15, żeby dojść na te najwyższe pudło. Znacie koledzy firmę Brokam? Też ma na sezon lotowy. Bugała Jet w 80% też na sezon lotowy. Coś mogę powiedzieć tak, zioła, olej, zimą, jesienią, no cały rok można podawać. TKK, fungi, oczywiście też można. No ale power, mówię, dopalacz czarny. Tak naprawdę no, uważam, no, że to, produkt, który no, nie... Zimą na cholerę, za przeproszeniem to podawać, no gołąb nie trenuje, niektórzy nie wypuszczają, niektórzy wypuszczają, niektórzy... No to jest, no... To jest doładowanie turbiny, no to im zimą niepotrzebne. Ja to wdrażam, jak mówiłem na filmie, 2 tygodnie przed sezonem. Tak to wygląda. Witam. Właśnie. To jeżeli to zaczynasz wdrażać 2 tygodnie przed sezonem, to potem utrzymujesz tą ciągłość, czy jak regulujesz? No stop. Wtorek, czwartek jak na filmie. A czemu 2 tygodnie? Bo zaczynam gołębie wywozić 2 tygodnie przed sezonem. A regulujesz proporcje, że trochę więcej albo trochę mniej? No wiadomo, te krótkie dystanse albo coś, to czym później 500, dłupa, podwiat, tym bardziej łyżkę czubatą można. Nic się nie stanie na pewno. Dokładnie. Tak to wygląda. No. Za to mówiłem, 2 środki chcę prowadzić nowe. Na razie to jest ino prototyp tych środków. Ja może tak powiem o Vitacombex. Super witamina to, ale ja chcę coś sprowadzić. Jeżeli coś prowadzą, musi być lepsze niż na rynku. No i tu będzie lepsze stężenie. Zobaczycie, koledzy, sami się przekonacie. Tak, my będziemy hodowcy też jeżdżąc po Polsce odwiedzać hodowle, które w jakiś sposób będą mogły swoją opinię wyrazić w różnego typu testach. No wiadomo, że to co z Piotrkiem dzisiaj rozmawialiśmy, w naszym mniemaniu dzisiaj to będzie witamina numer 1 na rynku pod kątem jakości. I stężenia. Stężenia składu. Bo takiej witaminy już drugiej nie ma. Ale też, żeby ktoś nas źle nie odebrał, to nie jest tak, że wchodzi na produkt na rynek, będziemy go pokazywać jako najlepszy. Nie. Macie sami go przetestować. Oczywiście. Jod żelazo, wiadomo, żelazo to jest no, czerwone kwinki, tak jakby naturalny doping. No, no, dlatego też produkt się nazywa F16. F16. No, naturalny doping, co mogę powiedzieć? Czym więcej czerwonych kwink, pompa pracuje serce, tym bardziej wydolność organizma. I to jest na tym spowodowane. No.
Dlatego hodowcy, ja tylko jeszcze tak się wtrącę, że właśnie te dwa produkty będziemy robić ich premierę na wystawie ogólnopolskiej na stoisku Bugawa Jet. Tu ale macie to pokazane, to wiadomo, stężenie. Ja to pokazywałem w szklance. Tak, to jest na razie wersja testowa, to więc tak jest, no. Próbki, które były... Mówię, do witaminy będzie dodana strzykawka. Żeby sobie hodowca dany 5 ml, 10 ml w czasie lotów podawał. No. Dokładnie. No. Piotrek, a wracając jeszcze do produktów. Masz w swojej gamie produkty właśnie stricte lotowe. Ktoś właśnie może powiedzieć, że te produkty niepotrzebne są mu na sezon jesienny czy zimowy, no bo tam nie ma nic, co wspomaga na przykład nerki, tam nie ma nic, co wspomaga na przykład trawienie. Tu jest wszystko związane z lotami. I dzisiaj, jeżeli ty szykujesz gołębie do lotów, byłbyś w stanie hodowcu na podstawie produktów powiedzieć, co, kiedy podawać i tak dalej? Bo wiem, że powtarzamy się, bo już to robiliśmy na filmach, ale jakbyś mógł to opowiedzieć. Probiotyk można podawać cały, szczególnie białko, jak się pierzą, szczególnie jak hodowcy pozostało, to, no, to wiadomo, aminokwasy też, gołąb się pierzy, osłabiony jest, no to to wykorzystacie, żeby to nie stało, żeby datę ważności nie straciło. Tak to wygląda. Kiedy podawać AminoJet? Bo to jest produkt, który zaczyna być stosowany przy lotach maratońskich. Ja też, no może jak zaczynam, to też daję, no, na początku aminokwasy, bo ja wożę, no nie wożę na przykład miesiąc wcześniej i no 2 tygodnie wcześniej, to też żeby zakwasy albo coś, ja wożę treningi 40, 40, 70, 70, 70, no to ja nie wożę po 10, po 15 kilometrów. I mówiłem, tak będę się powtarzał, 2 tygodnie wcześniej to wszystko wdrąża, żeby to w krew to wszystko weszło. 2 tygodnie przed pierwszym lotem treningowym, czy konkursowym. 2 tygodnie przed konkursowym i tak, 2 tygodnie wcześniej. No. Zaczynam podawać i zaczynam trenować. Tak to u mnie wygląda, no, w ten sposób. Następny produkt, na przykład byśmy mogli omówić białko Protein Jet. Białko też, no ja mówiłem, białko, jeżeli gołąb się pierzy albo coś, to można i zimą dawać i no wiadomo, już teraz to po sezonie już jest pierzeniowym. Ale ja też, jak w czasie pierzenia, to też daję, no. Mówię koledzy, tam jest fajny temat jeszcze w tym białku, że tam jest wapń i magnez. Jak samice znoszą teraz jajka... Żeby to skorupy były, tak, no, skorupy, twardzie. A też o magnez, który wpływa na to, żeby samice miały mniejszy wpływ na skurcz podczas noszenia jaj. Co mogę powiedzieć o sezonowym jeszcze, o produktem? Mogę powiedzieć o to, super rzecz. Zioła, to najbardziej schodzi też, no super, jeżeli ktoś, no wiadomo, nie jestem w stanie to przekazać, jak ktoś otworzy, to tu udziela się ta jakby mięta, jakby cukierki, zapach, no, no na drogi oddechowe też to wpływa. No i co jeszcze, no też to też... EP 5000 też, to można cały sezon też dawać, no. To jest probiotyk w ten sposób. Kurację można wcześniej zrobić 2 tygodnie, przez 5-7 dni. Fungi razy TKK. Mówię, jeżeli gołąb jakiś z lotu przyjdzie albo coś, to indywidualnie do dzioba po jednej kropelce i tak to wygląda, no. Mówię, zawsze chciałem swoją witaminę. Jeżeli my zawsze albo coś ja chcę robić, to musi być lepsze od tego, co ja miałem. No i tak to wygląda z witaminą będzie, no. Witamina, tylko hodowcy, jeszcze dodam i przechodzimy do zupełnie innego tematu. Będzie produktem, który na pewno, dzisiaj to hodowcom każdemu mogę powtórzyć, ktoś, kto pierwszy raz spróbuje, na pewno zobaczy różnicę. Może jeszcze... Z tego względu, że skład jest bardzo mocny. Coś dopowiem. Jeżeli na tej rubryce, na tych kartkach jest napisane i mój podpis, to to w 100% jest. Nie to, że chyba, że jakieś znajdą się delikwenty, że będą chcieli podrabiać, ale jeżeli jest oryginał ze sklepu, wszystko w 100% moim imieniem i nazwiskiem podpisane, to co jest napisane tam na pewno w tej butelce czy w tych puszkach 100% jest. Piotrek, przechodzimy teraz do tematu, który uważam, że będzie ważny dla hodowców od stycznia do kwietnia. Jak ty prowadzisz gołębie? Słuchają nas widzowie i ci starsi, i ci młodsi. I jakbyś teraz może mógł coś pomóc? Do końca grudnia, tak mogę powiedzieć, do końca grudnia, bo... Znaczy nie, no, grudzień się kończy. To no do końca, ja od stycznia wchodzę, te gołębie dostawały super karmy.
obojętnie tam, że no pierzeniowe dostawały, czy z tej firmy, czy z tej. Zazwyczaj pierzenia uważamy, mamy też dobre karmy. Do pierzenia używam polskich karm pierzeniowych. Dodaję komponenty, nieraz tam słonecznik łuskawny, rzepaków więcej. Co mogę powiedzieć, to od stycznia te gołębie moje są trochę tak, już nie latają, bo jaszczębie, no to zamknięte, no to przytłuszczone, no daje dobrze, no nie powiem, że łyżeczkuje albo coś, no to nie ma takiej u mnie coś. Daje dobrze do końca grudnia, ale od stycznia, żeby zeszły z wagi, to daję koledzy ryszpady, owiec i jęczmień. I to z miesiąc, półtora trzymam, żeby je odchudzić. Wypierzone są prawie w 100%, to po co im to, bo są trochę przytłuszczone, nie powiem, że nie są. I to im przez miesiąc, półtora podaję. Dawniej podawałem może ryż czarny, ale teraz normalny podaję, raczej ryż, owiec mówię. Podaję owiec po 30%, tego podaję. I to tak z półtora miesiąca. Później jak się zaczyna, może o karmie gadam, parowanie, jakieś kuracje, no w tamtym roku może nie wszyscy będą zadowoleni, niezadowoleni, no przez 10 lat u mnie weterynarza nie ma. No nie robię tam, może nieraz... Czyli robisz kuracje w ciemno? Nieraz robię, zależy jakiś środek, ktoś kolega, jakieś po nowość, coś na rynku jest, na salmonelle albo coś, to coś zrobię. No w tym roku chcę zaszczepić gołębie na salmonelle. Może słowaczką, albo inną, no zależy, kto tam od kolegów będzie miał. I to wszystko, no w ten sposób będzie. Przed parowaniem, no to zależy, kiedy paruję, no 10, 15. Staram się parować w tydzień czasu i rozpłód, i lotowe razem. I wtedy 2 tygodnie wcześniej przed parowaniem dostałem lepszą karmę, żeby je pobudzić trochę, no nie? Grity, wszystko, no świeże, żeby te gołębie pobudzić. Dobra, jak dobierasz gołębie w gołębniku lotowym? Samce, samice, wpuszczasz i na żywioł, czy...? Ja ci powiem, na starym miejscu, co miałem gołębie, to zazwyczaj dużo to ludzi też robi, to jak sparuję gołębie, no to są do końca ze sobą, bardziej tak nie rozparowuję. Chyba, że później chcę coś pociągnąć, no to później po lotach je razem tak jak chcę. A w rozpłodzie, no to wiadomo, mały z dużym, oko jasne z ciemnym i to tyle, no tak to wygląda w moje parowanie. No dobra, no i przechodzimy teraz do tematu kolejnego, też związanego z lotami. Jeżeli powiedzmy, to już tak wszystko ładnie wygląda, czy robisz jakieś metody na przykład wcześniejszego parowania, rozparowania? Chodzi mi o to, gadajmy o gołębiach lotowych. O cały czas lotowych. Ja mogę tak powiedzieć i się tu pochwalę, czy to, no 2 lata temu Waldek mistrza Polski zrobił 2 kategorii. Bugała zrobił w 18 też mistrza Polski. Ale wy koledzy wiecie, z czego zrobiłem mistrza Polski? Z gniazda. I Waldek zrobił też z gniazda i dobił. On miał coś podobnego jak ja, Waldkiem się mistrza znam. Mistrza Polski w A. W A kategorii. Czyli w sprincie. Tak. A dlaczego to miał taki duży wpływ na to, że z gniazda? Ja ci powiem, że maj jest zazwyczaj zimny, no nie? Deszczowe te pogody, no wdowiec i wdowa czy potrzebuje gazu, ciepła. I te młode są jeszcze, ja tam pi razy oko, takie jak 5 na pierwszy lot daję. No i ten gołąb idzie do młodego, trenuje, wiadomo, ja jak je pogoda, to później dziennie trenuję. Na pełnym korytu, nie ma, bo jak, no nie możesz na łyżce, bo te młode jakby wyglądały. Ale później dozuje, zależy od pogody, w sobotę to jej najważniejsze. Super dieta, słonecznik łuskany, wszystko. No i coś podobnego Waldek zrobił. No i ja myślę, ta metoda jest dobra. No. Brat w tym roku... ja na sucho, z jajek leciałem na sucho, później wyżyłem. Brady leciał z gniazda, no i te gołębie mu super siadały, no non stop też. No. No dobra, no to opowiedz trochę o tej metodzie, już tak ci trochę pociągnę za język. Czyli jaka kolejność jest? Jeden jest, no, jak ktoś ma dobre, wiadomo, ja i tak nie jestem w stanie tego 100% wykonać, powiedzieć, no powiem w 100%, no, że hodowca to musi strasznie czuć. Waldek jest za dobrym hodowcą też, Waldkowi raz powiem i nie muszę mu powtarzać. Innym 10 razy, tak,
powiedział Tadek Pałkarkowi Tomie. Piotkowi raz powiedziałem, już drugi raz mu nie musiałem, a innym 10 razy i to tak dalej będzie, no no. No dobra. No. Parę rzeczy. Ja zabieram później, jedna myk jest, że super dietę, słonecznik łuskany, w sobotę zabieram koryto, te resztę rzeczy wysypuję i później tak, na wieczór jest tak, na wieczór wpadamy, jest pisk młodych, stare. Ale zabierasz kiedy, w piątek? W sobotę ja wkładam, w sobotę super dietę, daję konopi słonecznika łuskanego trochę, nakarmią rano, między 9 a 10, później zabieram te koryto, jak wkładam gołębie. Wiadomo, jak ten gołąb, jak jest zimno, to jak chory wygląda, no nie, stary, i młode karmi. No i ta metoda, ta, nie dość, że idzie do młodego, to jeszcze idzie do głodu. I tak to wygląda, no. Żal, ale no, jeżeli będziesz litościwy był, no to konkurencja cię w niedzielę nie ma litości. No dobra, ale te młode przecież ty później nimi za młodego lotujesz, to są super lotniki następnie. No ale to przecież młode, no to no, są, no przecież tam... ty tym gołębiom młodym nie szkodzisz. No co to, rano nakarmią, no, no nieraz jest tak, że partnera dwa dni nie ma, a młody później, wiesz, dojdzie do siebie, no. Przychodzą, później żerą jak świnie, no nie, w niedzielę, no. No tak. Przylatują, no sam się przekonałem, nikt mnie i to... I tak tylko trzy pierwsze loty. Dwa loty, bo później już ganiałem się na jajka, to ja nie przeganiam, ja... Później jest na przykład dwa loty, trzeci lot, wiadomo, z jajkiem gołębia nie wsadzam. Nie mam, że przeganiam metodą jakąś obiegową, rozdzielam i zaczynamy zabawę, później no wdowieństwo, no. Pierwszy lot to wiadomo, to tęsknią za prędem, później już czwarty lot to już no, no i dwa loty, akurat Waldkowi się udało te dwa loty super też nabić, tak jak ja w 2000 też się udało i dobiłem tym trzecim lotem, no. No dobra, a teraz wracając do tematu jeszcze właśnie przygotowawczego. No bo wiadomo, no treningi to tam wyjeżdżasz na 40, 60, 70 km. I później w tygodniu, czwartek, piątek to 70 zapinami. No wiem, a jak z treningami gołębi koło domu? Rano wypuszczasz i wieczorem? Metoda obiegowa, czy jak to u Ciebie wygląda? Ja wypuszczam rano i wieczór, poniedziałek wcale nie wypuszczam. Po lotach wcale, one odpoczęły, wszystko ładuję im jak świnią, jak mówię, pełne koryto. Bo jeżeli u brata może w tym roku tam siadały super i z 500, no bo i na rejon miał i bił i niesamowicie i no u mnie jak miałem tam w swoim starym miejscu, to ja łyżeczkował na 500. Trzy 500 po kolei, ktoś pomyśle, jak ty łyżeczkujesz? Trzy 500 upał pod wiatr. Koledzy, poniedziałek, wtorek do środy widzę, że ten gołąb przyciśnięło, że z wagi zjechał, ale patrzę do środy, do południa widzę, odbudowane są wszystko. No to wtedy już na wieczór przechodzę na łyżkę. I no jedno zaznaczę. U mnie na łyżce wygląda to tak, jakby szły na 800, 900 km. Tam jest bateria niesamowita. Dodaję później, zależy od pogody, od wiatru, dodaję ryżu, pady mam na boku. Ryż to jest hamulec. Ryż, pady, słonecznik łuskany, konopie, ostropes i orzeszki. To mam na boku. Karmy dla wdowców używam, dwie zachodnie, dwie polskie, no. Tak to wygląda u mnie. I mam to wszystko, karmy mam zmieszane razem, no nie? I no ryż mam na boku, bo jeżeli wieje, widzę czwartek, że pogoda wieje, no to jak ja nie mogę napierniczyć im na łyżce tej baterii, tej mocy, energii, to wtedy dosypuję ryżem pady. No to koledzy, tu już nie mogę tego wytłumaczyć, bo ja mówię, jak ręce drżą, to trzeba wychodzić z gołębnika. Bo jeszcze dosypać, no. I no, że jak się pomylicie nieraz z tym łyżeczkowaniem, no to może to źle się skończyć, no. No to trzeba czuć, no. Tak Tadek Pałka mówi, to już, no nie jestem w stanie, każdy gdzie indziej mieszka i no zależy od pogody. Ja zaznaczam, koledzy, ryż to jest u mnie hamulec. To jest najlepszy no w ogóle, no ryż zwykły, a ryż pady to jest praktycznie to samo. Węglowodany szybko spala gołąb i tak to wygląda. Okej, okay, no ale w międzyczasie rozumie, że ta karma jest cały czas we wtorki i czwartki zalewana miszungiem. Tak jest, wtorek i czwartek, no mówi, że czy młody, czy on później dobrze wygląda, no no. Do miszungu co idzie? Karbo? Do miszungu idzie karbojet, proteina. No weź to, ta karbo. O, do miszungu idzie, o. To idzie. No jakbyś etykietami do przodu dawał, o. Tak. To widzieli. Zioła idą, karbojet i proteina jet. No i jeszcze tego olej na pewno.
No ale bo to trzeba też zwilżyć, żeby to letnią wodą. My tam pokazywali z Wiktorem, na pewno przed lotami jeszcze pokażemy. Czyli te wszystkie rzeczy, które są teraz na przed kamerą, to tak. Te wszystkie rzeczy mieszasz. Do tego jeszcze wiem, że dodajesz tam chyba Kometozę z innej tozę. Tak. Olejek czosnkowy albo coś, no ale tu też mówię, kukurydziany tu jest też super rzecz. No i taki, no jeszcze na pewno nagramy przed sezonem, no. 2 tygodnie przed sezonem i później tydzień w tydzień, wtorek, czwartek to idzie na karmę. Zaznaczam, jeżeli jest 500 albo coś wymagający lot, widzę upa, podwiad, no to ja tu daję szczupkiem, no, rzeczy, żeby ten pał. Bo każdy mówi, nie wiem, nieraz na Facebooku napisali, że to wątroby obciążone. Jeżeli coś to nie są chemia jakaś, no to go wydali po prostu, no. Jeżeli witaminę czy czegoś dać więcej, to wydali, no, no. Ja w dniu wkładania gołębi, koledzy, zaznaczam, o 12 już u mnie, w dniu wkładania, przepraszam, w piątek, dzień przed wkładaniem, o 12 daję już wodę czystą. A czemu? Żeby ten gołąb wyczuje, jeżeli on witaminy albo coś, to on pobiera delikatnie. A wyczuje czystą wodę, to on całą dawkę. Ja nieraz widzę, nieraz u mnie starzy hodowcy, to praktycznie szlał zakładali w dniu wkładania wężykiem, no to jakby ci, nie wiem, czy na chama 5 piw wcięli do brzucha, no to to jest bez sensu dla mnie, no. I zawsze się staram, mówię, po południu w to, w piątek już, żeby ten gołąb się dobrze nawodnił, o, w ten sposób. Bo w kabinie wiadomo, jeden się napije, jeden nie, tak to wygląda, no. Carbojet, jakbyś mógł tylko wrócić do tego produktu, jaki to jest produkt? No power, dużo ludzi jak tego, to jest taki dynamit, doładowanie straszne, no. Energię gołębiowi strasznie daje. Mówię, jeżeli 2 tygodnie wcześniej podajecie, na pewno z czasem te gołębie, jak wywozicie, lepiej trenują przy domu. Ja jako hodowcy dodam, że mamy bardzo dużo skarg na ten produkt. Jakich skarg? Skarg tego, że hodowcy do nas dzwonią, że będziemy im oddawać pieniądze za zagubione gołębie. No. Nie, ale na pewno, no mówię, działa to, ja to daję, wiadomo, tam są zwolennicy przy tego, ale dużo klientów mamy zadowolonych. Dokładnie. Chodzi tylko hodowcy o to, że nawet sytuacja z poprzedniego roku, hodowca wypuszczający młode gołębie podał ten produkt przez chyba 3 albo 4 dni, teraz nie pamiętam, pod rząd i autentycznie na wieczór miał dosłownie tam, nie wiem, kilka gołębi w gołębniku, a chodziło o to, że gołębie tak ostro trenowały, że po prostu odleciały gdzieś tam. Ja mogę coś tak, zabrać, tak z mojego doświadczenia, jakby to na rynku jest i to nie działało i ludzie by nie zadowoleni było, to ja bym tego nie reklamował i tego by ludzie nie brali, no, no. Jakby raz kupili, ja tego zdania, raz nie wracali. Jak to mówią, cygan idzie raz przez wieś i tyle, no, no, a klienci wracają, nowi dochodzą, kolega koledze doradza i tak to jest. No jakby tego nie brali, no to bym tego nie reklamował i to by się widocznie się sprawdza, są ludzie zadowoleni. Mówię, no brakuje niektórym jeszcze na pudło, może Polski brakuje, ale w okręgu mistrzami drugie, trzecie są w okręgu i zadowoleni są. Tak to wygląda. Na koniec, co mogę, koledzy, to co zaproponowałem, trochę was zaś coś tam może podszkoliłem, co mogę, zaprosić was na targi, będę tam piątek, sobota, będzie piwko, kawka, na pewno będzie głośno. W środku tam znajdziecie na pewno, będzie, no, na pewno będzie głośno. Dokładnie, także hodowcy, ja tylko też mogę dodać, zapraszam na stoisko Bugała Jet, będzie tam stoisko obok Pigabug, będzie MWG rogowo. Piotrek, na pewno będziesz na stoisku. No i jak w tamtym roku byłem, to i w tym roku będę. Piotrek w tamtym roku z każdym jednym hodowcą, który podchodził, siedział, rozmawiał, dyskutował, podpowiadał, także będziemy tam wspólnie, tyle. Zapraszamy wszystkich. Dokładnie, zapraszam wszystkich hodowców. Dobry lot. Na pewno każdy z hodowców, kto przyjdzie i zakupi chociaż jeden produkt Bugały Jet, będzie poczęstowany piwkiem lanym z dystrybutora. Także hodowcy, zapraszamy. Zapraszam.